Muzeum Karykatury zakładał Eryk Lipiński. Pamiętam emocje towarzyszące temu jego wysiłki, żeby to muzeum stworzyć jako samodzielną instytucję i w bardzo parszywych czasach udało mu się to zrobić. Teraz czasy mamy wspaniałe, ale mamy bardzo wielu ludzi z parszywymi pomysłami, bo likwidowanie czegoś, co zyskało rangę międzynarodową, co powinno być chlubą dla miasta, bo takich muzeów w Europie, na świecie jest bardzo niewiele, a jeżeli są, to są hołubione jako perełki. Pomysł na to, żeby praktycznie to muzeum zlikwidować, bo przypisanie go administracyjnie do Muzeum Warszawy, czyli tak naprawdę Muzeum Miejskiego, to jest jakieś nieporozumienie. To są dwa zupełnie różne pola działania, prawda? Tu mamy Muzeum Miejskie, tu mamy muzeum o charakterze międzynarodowym. Zbiory, które w dużej mierze są prywatnymi zbiorami, przynajmniej te, które zainicjowały powstawanie muzeum, to były prywatne zbiory Eryka Lipińskiego, zbierane na całym świecie, od znajomych satyryków z całego świata. Włożenie tego w pudła i schowanie w Muzeum Miejskim, Muzeum Warszawy, jest moim zdaniem czymś okropnym. To jest, nie wiem, forma intelektualnego kanibalizmu po prostu.